Cześć moi drodzy, witam na kanale 64bit z tej strony Paweł, zapraszam was na kolejny odcinek XCOM 2 z dodatkiem War of the Chosen, a właściwie nową grę XCOM 2 War of the Chosen. 30, to już chyba 30 gameplay przed nami, historia no zmierza, jesteśmy tak mniej więcej chyba w środku fabuły. Słuchajcie, przed nami misja, w której operacja od rady, w której będziemy lecieć po to, żeby zdobyć technika, zapobiec oczywiście mocznemu wydarzeniu, mamy chronić urządzenie. Nazwa operacji Diamentowy Potwór, to wszystko widzicie tutaj, tak? Niepotrzebnie w sumie to czytam, ale słuchajcie, bo kończąc poprzedni odcinek miałem tutaj Templariusza i troszeczkę inne wyposażenie. Postanowiłem to zmienić przed misją, jakoś sobie to przemyślałem tak wewnętrznie i postanowiłem wziąć jeszcze jednego Genaviera ze sobą na misję, z tego względu, żeby się chłopak szkolił, niech ma okazję. No i bierzemy ze sobą jeszcze tutaj łowcę, który jest specjalistą od miecza. Myślę, że będzie dobrze. Rozpocznijmy misję. Co ciekawe, w trzecim slocie, o czym nie wiedziałem, mimo że tyle czasu gram już w XCOM-a, w trzecim slocie u naszych grenadierów mogę zabierać granat dymny. Ciekaw jestem, czy da się tam zmieścić granat błyskowy. Ale to sprawdzę sobie może przy kolejnej misji, bo to jest taka mnie właśnie naszła wątpliwość, znaczy nie wątpliwość, a taki pomysł, bo gdybyśmy mogli tam zabrać granat błyskowy, to by było naprawdę fajnie. Wtedy strzał tym granatem jest dużo dłuższy niż rzut zwykłym granatem błyskowym. Ale zobaczymy. Jeżeli tak, to być może zmienię swoje podejście do granatierów i do ich wyposażenia, bo zwykle otrzymują granaty i jakąś amunicję albo fabik. Rzadko apteczka. Dobra. Pitu. Nie mamy daleko. O. Przepraszam, chyba jednak mamy. Chyba jednak jakiś kawałek nas tutaj dzieli. Gdzie moglibyśmy naszą snajper usadzić, żeby miała dobre pole widzenia na wszystko, co się tutaj dzieje i wyprawia. Ten budynek, ale będzie daleko do wszystkiego. Tutaj jest jakieś miejsce, ale czy ono jest korzystne dla snajper? Tego nie wiem. Witaj żołnierzu. Mamy zaawansowanego żołnierza na misji. To dobrze. Rozejrzymy się nim trochę. Zawsze lepiej mieć żołnierza, jak nie mieć, co? Tu sobie chyba staniemy. Nikogo nie zauważyliśmy, a to znaczy, że wszyscy będą skoncentrowani. Wszyscy będą skoncentrowani w miejscu, w którym być nie powinni. Niestety, co hakiem sobie tutaj złapiemy, spróbujmy szczęścia, czy też tu sobie złapać hakiem. Myślę, że tu będzie lepiej. Obyśmy na górze nikogo nie mieli, bo jak mamy, to mamy przerąbane. Dobrze, widzę przeciwników. Błyskawiczne ręce, moglibyśmy Archona rozpocząć, ale to nie jest dobry początek. Skoro już tutaj przeciwników widzę, to podbiegnę sobie tutaj szybko. Fajnie, że mamy jeszcze tego żołnierza. Stańmy sobie tutaj. Wszyscy na maksa do przodu. Time to motor. Jakiż to był czar. Kucniemy, czy ty bywaj ty pistoletem? Mógłbym oddać strzał z pistoletu? Mógłbym. Dobra, warta pistoletem na wszelki wypadek. Patrzcie, jak wyleźli, no. Jesus. Kto ich się tu spodziewał? A to jeszcze tamci z góry zlecą. No dobrze, mamy jakieś wabiki, więc... Naprawdę? Z jakiej racji tutaj strzelanina się odbywa? Przynajmniej sobie strzelimy, tak? Warchona, cztery obrażenia? Nie było to złe. W środku jeszcze mutony są, tak? Nice. Błyskawiczne ręce. Do kogo? No to chyba oficer, co? 89, Archon, jeszcze raz, Muton. Nie, do oficera walniemy. No, jeszcze krytycznie żeśmy go pacnęli. Likwidując sobie chyba osłonę.
Matko i córko. Moglibyśmy go zdjąć, ale... Mamy jeszcze śmierć z wysoka. Śmierć z wysoka oznaczać będzie... Nie, przepraszam, bombę w dół. To znaczy, że... I nie skończy mojej tury, czyli miałbym jeszcze jedną turę na oddanie jednego strzału. Tylko, że... Czy mógłbym potem strefę śmierci sobie włączyć? Nie mam zielonego pojęcia, ale spróbujmy go zlikwidować. Odstrzelony. To rozwiązuje problem. 69. Może nam się uda trafić Warchona. Za 4, nice. Nie było źle. Tutaj moglibyśmy spróbować go zlikwidować. Ciach. Pewne trafienie jeszcze przy krytycznym. Tak jest. Tutaj nasz żołnierz. Właśnie, nasz żołnierz. Co on może tutaj zrobić tym granatem dobrego? Szczerze mówiąc, to niewiele, ale ten granat może nam się przydać. Tu pewnie będziemy rzucać wabikiem. Dlaczego by nie? Ewentualnie spróbowalibyśmy ich stamtąd zestrzelić. Jak wygląda strzał granatem? Prawie. Podejdźmy sobie tu. Oj, mogłem na górę wejść. Kto tu jeszcze ma? Tutaj mamy wabik. Na górę damy radę. Dobra, skoczmy sobie na górę. Może tu będzie dobry moment na granat plazmowy. Cała trójka pięknie by tutaj wchodziła jak w masło. Tylko, że później... Jakie mam tutaj wabiki? Tu mam wabik, to by było na następną turę. Tutaj byśmy sobie walnęli granatem plazmowym. Raz. Tak zróbmy. Ubu dubu. Trochę chłopcy pospadają. Szkoda, że nie zostaną ogłuszeni. A Echon wisi jak wisiał. 83. Piękny strzał, nie? O, jeszcze tutaj młota mamy. Też nice. Granat plazmowy. Jeszcze raz. Czy obejmiemy tak? Obejmiemy. Walimy. Cztery. Czy to jest moment na rzut granatem? Niestety nie, ale to jest moment chyba na strzał. 60 i 60. Spróbujmy zdjąć Mutona. Patrzcie, zdjął Mutona. Widzieliście go? Moglibyśmy zdjąć drugiego. Ewentualnie, gdyby się udało tutaj... 48. I tak będę używał wabika, tylko nie za daleko będę się starał ten wabik rzucić. Spróbujmy zdjąć Mutona. Pudło przy 83. To musiało się tak skończyć, niestety. Dobrze, wabik poleci w to miejsce. Zawsze to jeden. Pójdzie ewentualnie... Ale patrzcie, teraz na echo nie zadziałało podpalenie. Ilu tam jest koleżków? Czy wszyscy się rzucą na wabik? Oby nie. Trafił Archon. Jak Archon trafia, to za sporo. Czyli wabik przeżyje ze dwa strzały, jeżeli teraz mu ton trafi. Dobra, trzeba było dwa wabiki rzucić. Jestem wystawiony bardzo na rzut granatem, chociaż... Przepraszam, czy to jest jakaś kpina? Ile tam jest? Raz, dwa, trzy, cztery mutony?
No ale dobrze, będziemy, będziemy to załatwiać po kolei, tak? Tu mam wabik, tutaj mam jeszcze wabik, ewentualnie... Dobra, zacznijmy, skupmy się może na naszej snajper, co? Strzał z pistoletu tutaj albo w Archona. Wolę w Archona. Tego w następnej turze zdejmie. Teraz co tutaj możemy zrobić? Tutaj możemy sobie wyjść i strzelić. Ewentualnie. To będzie dobre miejsce, tylko żebyśmy nie obudzili kolejnych. 84. Walnijmy. Pięknie. To są właśnie łowcy. A Archon ma dwa pola. Więc potrzebuje kogoś z kolbą. 79. I ewentualnie nawet tak stojącego troszeczkę bliżej. Spróbujmy tutaj. Na wszelki wypadek. Demet, kolejna grupa nam się obudziła. Tego się obawiałem. Ale mamy wabik jeszcze. Tutaj mamy wabik i tu mamy wabik. Więc nie jest tak źle. Archona będę chciał zdjąć, tylko Archona... O, zobaczmy, co nam da hakowanie. Czy jakieś odzyskanie punktów ruchu? To bym fajnie przytulił. Celność żołnierza rośnie, celność drużyny. Nie, celność drużyny o 15. Nie będę już ryzykował tego. Gdyby się udało złapać, byłoby nice, ale obawiam się, że nice to się nie skończy. Granat błyskowy. Tutaj mamy tych koleżków. W ogóle tam mamy sporo tych koleżków. Protokół bojowy na Archonie. Niech będzie. Jeden przeciwnik z głowy. I tak będziemy używać wabika, więc... Dobrze. A tu byśmy sobie wabik walnęli. Czy tutaj użyć granatu na dobry początek? Nie byłoby złe użycie granatu. Tak samo jak i tutaj. Tylko czy ten granat doleci w jakieś sensowne miejsce? Nie bardzo. Więc może... O, mogę tutaj wejść? Naprawdę? Tylko tam to już granatem na pewno nie dostrzelę. Dobra, podejdźmy tutaj. Zobaczymy, ilu na nas wylizie. Tutaj tą grupkę dziarską, chłopców radarowców. Muton nie będzie miał już pancerza, więc na następną turę będzie przygotowany. Tak jest. Tutaj zrobimy sobie przeładowanie. Tak jest. Tu mam jeszcze okazję sobie postrzelać. I tak będzie leciał wabik, więc... Czy kogoś załatwię, czy kogoś nie załatwię, to nie ma znaczenia większego. Chociaż gdyby Muton poległ, to... Muton nie poległ. Typ warty, ewentualnie strzał, co? Raczej Mutona nie załatwia. No nie mów hop. Nie mów hop, zawodniku. Teraz mógłbym zdjąć... No ale dobra, wiecie co? Zróbmy tak, wabik w to miejsce. Bo mógłbym zdjąć granatem tam. Tylko tutaj ta grupa mi się może obudzić. Za 8. Wabik długo nie wytrzyma. Ale będziemy ruszać teraz z ofensywą. Będziemy ruszać z ofensywą, tak?
zetniemy sobie Lanciera. To nas wiele kosztuje. Naprawdę tędy? Bliżej nie było? Mistrz miecza, yeah. Ci się ruszą. Kurczę, liczyłem, że będę mógł tutaj zrobić... że będę mógł zrobić strefę śmierci, ale... No nie zawsze wszystko się uda. Dwa mutony są na górze, tylko niestety pod celem misji, ale... Wystawimy naszego żołdaka. Jak na razie idziemy w jakimś takim sensownym rytmie. Dobra, tutaj dwa mutony spadną. Ogień sojuszniczy. No dobra, zatwierdźmy ogień sojuszniczy, trudno się mówi. Nie było chyba tak źle. Sprzęt się jeszcze trzyma całkiem nieźle. Dobrze. Teraz, tu na pewno poleci wabik. Tutaj sobie podejdziemy i pacniemy granatem. Aśmy tych granatów plazmowych nawieźli tutaj. Panie kochane, jakoś tak w dobrym miejscu chyba stoją. Może nawet o jeden przesuniemy. Niestety. Wiecie co? A zatwierdźmy jeszcze raz ogień sojuszniczy. Pięknie. Czy nasza snajper ma hak? Ma hak nasza snajper. Walimy. Amunicji mamy jeszcze sporo, więc... Akurat okazja na strefę śmierci tutaj pięknie. Ale wstrzymajmy się jeszcze, bo... Tutaj granat już nie mam, mam tylko wabik. Tutaj mam granat. Może się ich uda tak załatwić. Granat plazmowy. Zatwierdzimy jeszcze raz ogień sojuszniczy. Why not? Może się któryś pozbędziemy mutonów. Tutaj 4-1, tak? Fu. Jeszcze jeden granat by się przydał. Naprawdę przydałby się jeszcze jeden granat. Tu mam tylko strefę śmierci. Tutaj mam... Co ja tutaj mam? Mam granat błyskowy. Nie byłoby to chyba złym rozwiązaniem, gdybyśmy te mutony przywitali w ten sposób. Dobra, tutaj sobie podejdziemy. Tu walniemy sobie strefę śmierci. Myślę, że się jakoś wykaraskam z tej planszy za pomocą jednego wabika. Gdzie tutaj będzie najlepiej, co? W to miejsce? Nie, tam może być jeszcze jakaś grupa. No nic, staniemy na otwartym. Granat błyskowy. Walimy. Szkoda, że granaty nie zadają obrażeń te błyskowe. Dezorientacja. Tutaj wabik. Tylko gdzie byśmy ten wabik strzelili? W to miejsce? To jest całkiem niezłe miejsce na wabik. Na pewno wszyscy będą stąd widzieli wabik, a jeżeli nie, to będę bardzo wściekły na grę, szczerze mówiąc. Tylko jakoś słabo ten wabik tutaj chce lecieć. Mam nadzieję, że przynajmniej jeden muton spudłuje. No i proszę, przeleciał przez ścianę. Kogoś snajper powinna zestrzelić. Pudło? Really? Naprawdę? Jeden muton pewnie będzie strzelał do skrzynki tutaj. No wal. Trafiaj, Hartwig. Jest. O to właśnie chodziło. Na tym się ten plan opierał. Kolejny strzał. Czy trafiony? Jeżeli trafiony, to jesteśmy w domu. Tak, jesteśmy w domu. Może jeszcze jednego się dało upolować. Jakiś sznurek ma za plecami. Pudło, naprawdę? Najgorsze, ale przynajmniej się podpalił chłopak.
Czyli ten będzie strzelał tutaj do skrzynki. Tak to przynajmniej powinno wychodzić. Jeszcze przeciwnicy? No to trochę... Trochę przyznam szczerze, nieuczciwe. Skąd oni się tam wzięli? Co oni widzieli? Mamy darmowe przeładowanie. To nice. Kogo możemy upolować? 100 Mutona. 81. To jest piękny strzał. Panie kochany. Więc tak, 57. Tutaj mamy kolbę. To by była likwidacja. Tylko pytanie, czy... Dobra, zrobimy tak. Co się da zrobić, to się da zrobić. 60. Jest. Bardzo dobrze. Staniemy sobie z tej strony. Tutaj zdejmiemy sobie Mutona. Mamy kolbę, więc na pewno to będzie likwidacja. Beautiful. Muton nie żyje. O to chodziło właśnie, żeby Muton nie żył. Teraz trzeba będzie zrzucić z góry gagatka. I pozwalać to jak najwięcej, co? Nie, no bezpośrednio tak mu uwalniemy pod nogi. Czyściciel będzie najtrudniejszy. Muszę zabić czyściciela, a co później z tym żołnierzem, to się okaże. Może zaatakuje naszego żołnierza. 2 i 2, pancerza już nie ma. Tylko nasza snajper go nie widzi, demet. Tu mam jeszcze jeden. Dobra. Tu mam jeszcze jeden granat, więc może mógłbym go wydać tam, na tamtego żołnierza. 72. Przestrzelony. Jest. Nie mam się Holendaj za czym schować, niestety. Dokąd doleci ten granat? Prawie tutaj. Będę się musiał wystawić. Holibano. No nic. Jak się nie ryzykuje, to się nie je później. Smacznych rzeczy. Nasz specjalista nie udzieli protokołu wsparcia, niestety. Gdyby nasza snajper mogła tutaj oddać strzał, to by było prześlicznie. I może. To jeszcze bomby w dół zadziałają, więc wiadomo, że trafiliśmy. Czyżby to byli wszyscy? Tak jest. Fuh. Poszło. 13 na 13 bez ran. Bardzo ładnie. Martwiły mnie te mutony strasznie. Strasznie mnie martwiły te mutony z tego względu, że... to są ciężcy przeciwnicy jeszcze w momencie, kiedy nie ma Wabika i kiedy zaczynają rzucać granatami. Nie można na nich też zrobić cięcia, nie można też ich zaatakować. Dobrze, że ten Tempriusza nie wziąłem, wiecie? Tak jakoś ciągle ten Fuchs mi towarzyszy, że jednak... Kiedy mam jakieś wątpliwości co do wyposażenia się na misję czy do składu, to jednak podejmuję tą decyzję, żeby jednak dokonać zmiany. I wychodzę na tym zawsze dobrze. Jeszcze nigdy mnie to nie zawiodło. Może dlatego, że gdzieś podświadomie wiem, że wziąłem słabszego członka drużyny, bo na Mutony Templariusz to by była porażka. Awans. Tu nam się awans należał. Myślę, że pójdziemy... Właśnie, atak z cienia czy krok z cienia? Weźmiemy sobie krok z cienia, niech w ten sposób się nam chłopak rozwija, bo nie grałem jeszcze nigdy jeszcze nie rozwijałem, łowcy w kierunku kroku cienia. Zawsze brałem atak z cienia. Zaawansowana koncentracja i doskonały miękki spust. O, doskonały miękki spust, plus 15% szans na oddanie strzału bez wykorzystania akcji w danej turze. To jest coś fajnego. I mamy technika. Paul Turner, technik. Szybka reakcja została. Zapobiegliśmy szybkiej reakcji. Doskonała robota. Udało nam się zdobyć przechwycony przedmiot. Wyniki testów w trudnych warunkach, a to z pewnością bardzo utrudni opcję pracy nad ich najnowszym projektem. Fajnie.
Gdzieś go przydzielimy. Łączność, usuwanie, przekaźnik zasilania. Dajmy go na razie do usuwania maszyn obcych. To będzie dobre rozwiązanie. Czy mam jeszcze jakichś rannych żołnierzy? Zobaczmy żołnierzy. Ile czasu potrwa leczenie? Jeden dzień potrwa leczenie. Nice. To wiecie co zrobię? Zdejmę sobie tutaj technika. To znaczy pewnie, że będziemy się leczyć tutaj dwa dni. Tak, dwa dni. Tylko czy teraz dłużej odpoczywamy? Chyba jakoś nie wygląda na to. 9, 1, 11, 5, 6. Czy to wpływa na szybkość leczenia? Tylko szybkość leczenia. Dobrze. Mamy trzeciego technika, którego możemy przydzielić tutaj. Szesnaście dni. Pójdzie szybko. I będziemy już do kopalni prawie tutaj. Nad więziami na razie nie będę pracował. Aula ruchu oporu, usuwanie maszyn obcych, ten przekaźnik zasilania. Zaraz będziemy mieli go wybudowanego i będziemy mogli się tutaj zacząć rządzić. O, proszę, zwiększył sobie wiedzę. Ciekawe, co oznacza to zwiększenie wiedzy. Zmniejszenie kosztu kontaktu. O, ale nie teraz. 4 dni do projektu Avatar. A myśmy tutaj budowali przekaźnik radiowy, to więc wróćmy do tego zajęcia. Tym bardziej, że będziemy gdzieś w pobliżu chyba placówki obcych, którą będziemy mogli zaatakować, żeby projekt Avatar opóźnić. Dwie placówki mamy, przydałoby się teraz trzecią za... Okej, okay, pokaż... Od razu ulepszamy, tak? Po zrobieniu badań nad Eleium będę mógł jeszcze raz ulepszyć tutaj. I tak, przekaźnik zasilania. OK. Mamy 10 mocy zapasu. Tutaj dajmy pusto. Tutaj dajmy kolejną moc Avengera. I teraz rozliczmy się z mocą. Tutaj mam przekaźnik zasilania, tylko o ile mi ten przekaźnik zasilania daje mocy. Najchętniej to bym usunął ten przekaźnik zasilania w tym momencie. Tylko poczekajcie. Gdzie jest laboratoria, dział techniczny? Jak to się budowało? Klikało się w wolne. O, jest przekaźnik zasilania. Tak, zatwierdźmy. Mocy mamy 23 z 37 i tutaj 175 jednostek zasobów. Słabo, więc będziemy musieli się udać coś sprzedać, żeby zacząć budować centrum szkoleniowe. Zobaczmy placówkę. Ją też pewnie będziemy mogli ulepszyć, znając życie. Wreszcie mamy aulę ruchu oporu wybudowaną. Strasznie późno. Tajne operacje, tu będziemy mogli zatwierdzić. Co jeszcze możemy robić w tej... Wow. Odblokowanie nowego miejsca na rozkazy dla ruchu oporu. Nie byłoby to głupie, sieci cyfrowa, tylko 100 jednostek zasobów, a ja muszę rozpocząć budowę auli. Zobaczmy, co możemy posprzedawać. Tak? Zobaczmy, co możemy posprzedawać. Więc udamy się na czarny rynek. 3 dni nam zostały tylko. Zobaczymy, ile czasu się tutaj będziemy produkować. Ten słup przekaźnikowy na pewno trzeba będzie budować. Sprzedaż wyposażenia. Nie zobaczyłem, czym się interesują. Zwłoki oficera, data pat adwentu i wrak mecha. Sprzedaż wyposażenia. Dobra, spłuczmy się z mechów. Do niczego mi chyba na razie nie będą potrzebni. Oficerów też. Jeden datapad mógłbym sprzedać, ale to nie byłoby najlepszym rozwiązaniem. Kilku żołnierzy, kilku sektoidów. Automatyczna ładownica, zwłoki żmij, to też sporo lata. Czyściciela. No dobra. Zwłoki berserkera.
bezimiennego, tylko dwa mamy. Chryzalidy, jakoś kamizelka nanouskowa, chyba jednak ją sprzedam, niepotrzebnie na nią wydałem zasoby. Jedną apteczkę, pociski niebieski ekran, doskonały miękki spust, zaawansowana koncentracja. Potrzebujemy 175 na budowę auli i 100, więc jeszcze coś trzeba by sprzedać. Może rzeczywiście ten jeden datapad puścić. Kryształy Eleium, to się może kurde przydać. Dobra, sprzedajmy kilku sektoidów, kilku jeszcze żołnierzy, kilku lansierów, z tymi na pewno będziemy mieli do czynienia. Kapłanów za 4 sobie zostawmy. Automatyczna ładownica. Powinniśmy się wyrobić za pasami. Co możemy kupić? Metale, doskonała prędkość, doskonały miękki spust. Dobra. Teraz wejdziemy sobie i porobimy sobie fajne, ciekawe rzeczy. Budujmy instalację, centrum szkoleniowe. Oczywiście, że może pomóc. Aula ruchu oporu, to sobie ulepszymy od razu. Co nam to da? Skraca czas trwania tajnej operacji, wow. Przydzielmy tutaj jednego technika. Poligon mi nic nie produkuje na razie. Patrzcie, widzieliście to? Nie, mroźna bomba za 2 dni. To niech będzie za 2 dni. To może z tą mężną bombą się wyrobię na misję związaną z bazą obcych. Głupio by nie było. Mężna bomba i wabiki. Byłoby nice. Dajmy tutaj na pusto. Jakoś na razie nie będę potrzebował kolejnej budowy. Tylko 6 dni będzie. 2 dni zyskamy. Dział techniczny. Będę mógł wydawać rozkazy, tylko w tym momencie chyba nie mogę wydać rozkazów. Czy mogę to jeszcze raz ulepszyć? Holoprojektor, sieci cyfrowa. Co to jest holoprojektor? No nic, będziemy się nad tym zastanawiać następnym razem. Z zasobów żeśmy się spłukali, słuchajcie, równo żeśmy się spłukali z zasobów. A może to i dobrze. Mroźna bomba za 2 dni, więc polećmy sobie na budowę przekaźnika radiowego. Spróbujemy się jakoś z tą mroźną bombą wyrobić w czasie. Gdzie mamy placówki? Placówki i gdzie będzie bliżej? Sztab Templariuszy. Można by polecić do sztabu Templariuszy, ewentualnie tam skanować, ale Tutaj sobie przeskanujmy jeszcze jeden dzień. Jesteśmy już blisko. Polećmy sobie do sztabu Templariuszy. Naprawdę chciałbym zrobić tą... Naprawdę tędy naokoło? Chciałbym tą mroźną bombę zrobić. Nie! Dobra, lecimy na szturm na placówkę. Słuchajcie, było blisko. Mamy mroźną bombę, dobrze, w 13 godzin. Odruchowo klepnąłem jakoś dziwnie spację. Czy tu mogę mroźną bombę właśnie wsadzić? Chyba nie. Tylko granaty dymne mogę włożyć, widzicie? A tak jest, to jest liczone jako granat. Granat dymny nie jest liczony jako granat. Kto będzie zabierał? Myślę, że 2 grenadierów nam wystarczy. Tutaj weźmiemy sobie Smirnową, jeżeli jest dostępna. Moc, Popielacz, Mox, Dragunowa. Smirnowa jest zmęczona, więc będziemy się musieli zdać na Młota. Ale dobrze, to Młot się wyszkoli. Mamy dodatkowe granaty. Tutaj i tutaj mamy dodatkowe granaty. Tu sobie usuniemy. I w to miejsce może wzięlibyśmy sobie Snajper. Tutaj też sobie usuniemy. W to miejsce wzięlibyśmy sobie... O, Ruiz jest zmęczona. Mamy jakichś snajperów jeszcze? Grenadier, specjalista, strzelec wybojowy. Zmęczenie. Ale tylko szeregowa.
to jest raczej zasób, który ja trzymam na misję. Widok drużynowy mamy. W sumie moglibyśmy też ją wziąć na szkolenie. To jest raczej... Tutaj mamy raczej spokojną misję. Kogo zabierzemy? Piotala Moxa. Będzie chyba złym wyborem. Piotalowi damy wabik. Piotalowi damy wabik, tak jest. Tutaj złapiemy sobie wabik jeszcze. No tak, może pociski szpon. Zamiast granatu plazmowego wabik, ciach, babkę w piach. Czy tu granat dymny jest mi potrzebny? Raczej nie, weźmiemy sobie tak. Czy będzie ze sobą teraz templariusza? Nie, weźmiemy sobie... Nie, specjalista nam jest zmęczony, ale chyba jednego specjalistę będziemy mieli. Będziemy mieli do dyspozycji. Szkoda, że Yvonne Ruiz jest zmęczona. Akurat na tą misję by się nadała. Ewentualnie... Nie, Nowak też zmęczony. Jednak zmęczenie bardzo zmienia. Bardzo zmienia rozgrywkę. I co tutaj, wabik? Udostępnij przedmioty. Akceptuj. Tak, tutaj sobie wabik złapiemy. Wabik, wabik. Pociski niebieski, ekran. Tutaj też pociski niebieski, ekran możemy przytulić. Mamy apteczkę, gdyby się coś podziało, ale raczej z apteczką... Granat błyskowy. Myślą, bombę miałem zabrać jeszcze. Dobra, zabierzmy może sobie apteczkę. Myślą, bombę włożymy sobie tutaj. The charges in this grenade don't seem all that powerful, but according to Shen, liquefied gases inside should lead to an instantaneous freeze effect. Myślę, że jesteśmy dobrze przygotowani na rozgrywkę. Upadający płacz, poziom trudności wysoki. Ciekawe, z kim przyjdzie nam się zmierzyć. Zobaczymy, zobaczymy. Słuchajcie, miło mi się było z wami spotkać, naprawdę miło mi się było z wami spotkać. Misja w sumie nie okazała się taka ciężka, chociaż mutony te mnie przestraszyły, ale jakoś w takim rytmie, żeśmy likwidowali przeciwników. Udało się też uchronić ten nadajnik, więc dostaliśmy premię za misję. Moim zdaniem jest bomba. I już widzę, że zrobiłbym błąd, przygotowując się na misję, bo nie zabrałbym sobie dobrej broni. Co tutaj mamy? Strzelba odłamkowa. Większy magazynek, automatyczna ładownica. Wiecie, nad czym się zastanawiam? Miękki spust 5%. Czy tutaj nie wymienić miękkiego spustu i nie mieć takiej jednej naprawdę mega strzelby? Miękki spust u łowcy. Łowcy bardzo dobrze się sprawdza. No jak już robić broń, to robić tak, żeby była dobra, nie? Ulepszenia broni. Automatyczna ładownica, doskonały miękki spust. Tak zróbmy. Tak zróbmy. Będziemy mieli jedną porządną giwerę. Jak teraz nasza strzelba wygląda? Czy ten miękki spust jakoś coś nam tutaj zmienił? Może tak bardziej zaawansowanie wygląda, nie wiem, trudno mi to jest powiedzieć. Działko magnetyczne. Co tutaj wstawimy? Coś, uszywani, papar. Szansa zabicia 5%, szansa zabicia 5%, niech tak będzie. Tutaj będziemy mieli działko magnetyczne z kolbą. Tak, tu będziemy mieli kolbę, ale poczekajcie. Ja chyba mogę tutaj sobie... ulepszyć broń. Tylko co mam? Automatyczną ładownicę mam tylko. Weźmy sobie, wyedytujmy ulepszenia broni. Rzeczywiście tylko automatyczną ładownicę mam. Nie chcę jej tutaj pakować. Bezkolbowy. Co tu mamy? Szansa na trafienie krytyczne i szansa zabicia. Tu by dobrze było wziąć automatyczną ładownicę, tylko nie, na tej misji będziemy mieli czas się przeładować. Będę czekał raczej na większy magazynek albo na doskonały magazynek. To będzie dopiero coś. Tu mam jakąś więź, mógłbym ją... Ratalmox. Z
kim byśmy stworzyli więź? Z Yvonne Ruiz. To by był dobry duet, tylko nie mam jej w tym momencie na misji. Mówi się trudno. A tutaj z kim mogę zrobić więź? Z Diagunową, z Piotalem Moxem. Z Diagunową można by zrobić więź. To by było też fajne. No nic, na tym już nie będę dual. Karabiny wymienione, amunicja zabrana. Myślę, że jest dobrze. Ja się jeszcze, wiecie, nad czym zastanowię. Wejdę sobie, wiecie gdzie? Właśnie, wejdę sobie w takie jedno miejsce. Poligon. Wybierzmy projekt. Amunicja eksperymentalna. Mieliśmy mieć... A, projekty granatów miały być automatycznie robione. No nic, mówi się trudno, niech tutaj pracują sobie nad amunicją eksperymentalną, bo teraz chyba będzie kolej na albo pociski śledzące, albo pociski przeciwpancerne. Pociski przeciwpancerne przywitałbym z wielką ochotą. Ruszamy na misję. Laboratorium pracuje, wszystko pracuje chyba. Mamy mało informacji, można wzmocnić więź. Lecimy na misję. Szturm na placówkę, tylko po tej placówce zostanie mi jeszcze jedna placówka, więc będę już taki trochę zestresowany, szczerze mówiąc, bo może to zakończyć niestety rozgrywkę. No cóż, wygramy, przegramy, liczy się dobra gra, a dodatek jest naprawdę miodny. W tym składzie, słuchajcie, w tym składzie udajemy się na operację dwóch grenadierów, łowca, specjalista, snajper i Pratal Mox. Zapraszam Was na kolejny odcinek. Przed nami operacja Upadający Płacz. Do zobaczenia, moi drodzy. Trzymajcie się. Hej.